Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Radio Z przedstawia. To nie miało tak wyglądać, pomyślał. Co tydzień wypożyczał przecież te wszystkie filmy ze Schwarzeneggerem, Stallonem czy Kurtem Russellem i oglądali wspólnie z Joasią, jak ci nieustraszeni herosi pokonują kolejne hordy złych wrogów. A potem zdejmował koszulkę, robił na podłodze kilka pompek lub podciągał się na zawieszonym na framudze drążku. Napinał mięśnie, a ona gładziła go po bicepsach. I Rambo, i Komando. Naprawdę czuł się wtedy jak jeden z tych bohaterów kina akcji. A teraz mógł tylko bezradnie patrzeć, jak ten człowiek zabija jego żonę. To wszystko wydarzyło się tak szybko. Walenie do drzwi, jakby coś się stało złego. Wyjrzał przez okno, bo zawsze lepiej być ostrożnym. Zobaczył człowieka w policyjnym mundurze. Zaniepokojony zapytał, o co chodzi? Bał się, że ta wizyta ma coś wspólnego z jego interesami, z furami z Niemiec, które przywozili mu panowie o grubych karkach. Ale to, co usłyszał, było jeszcze gorsze. Pański syn, Severin, proszę mnie wpuścić. Chłopak miał 10 lat. Poszedł się bawić z kolegami. Nie chciał go puszczać. Nie tak późno. Ale Joasia go uspokoiła. Jest czerwiec. Na dworze długo jest jasno. Nic się złego nie stanie. Uległ jej. A teraz żałował. To jedno imię dudniło mu w głowie. Otworzył drzwi, nie zastanawiając się nawet, kim jest ten policjant. Bo przecież znał wszystkich. A tego nie rozpoznawał. Stał do tego tak dziwnie, że zasłaniał twarz. No i w pobliżu nie było żadnego radiowozu. A chyba powinien być, bo przecież nie przyszedł do nich na piechotę. Ale te wszystkie wątpliwości pojawiły się dopiero teraz, kiedy było już za późno. Mężczyzna po drugiej stronie ciągle był w mundurze, ale teraz miał na twarzy zaciągniętą czarną kominiarkę. Wepchnął go do środka domu. W dłoni napastnika pojawił się nóż. Zanim zdążył zareagować, choćby krzyknąć, ostrze wbiło się 3 razy w jego brzuch. Chwycił jeszcze napastnika za materiał policyjnego munduru. Chciał go szarpnąć, ale nie miał siły. Przez chwilę tak trwali, patrząc na siebie nawzajem. W oczach napastnika dostrzegł najpierw strach, jakby sam się przeraził tym, co właśnie zrobił. Ale z każdą sekundą ten strach ustępował miejsce satysfakcji, a potem podnieceniu. I zdał sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec, że napastnikowi jest mało, że nie jest jedyną osobą, która zginie dzisiejszego wieczora. Kochanie, co się dzieje? Z trudem spojrzał za siebie. Ujrzał ją, piękną jak zawsze, kiedy idzie w ich stronę, a potem zastyga jak słup soli. Próbował powstrzymać napastnika, ale ten zerwał jego chwyt jednym uderzeniem ramienia. I w tym momencie podłoga stała się śliska, jakby była z lodu. A jego nogi stały się miękkie, jak z przeżutej gumy. Nie miał nad nimi żadnej władzy. Upadł na ziemię i mógł tylko patrzeć, jak napastnik ciągle z tym zakrwawionym nożem w dłoni biegnie w kierunku Joanny. Uciekaj! Odwróciła się i popędziła do salonu. Napastnik był tuż za nią. Przewróciła stojący przy ścianie zegar, żeby go spowolnić. Wysoki antyk, mający blisko 100 lat, przetrwał 2 wojny, a teraz jego wnętrzności jęknęły, jakby ktoś je próbował wyrwać. Joanna chwyta kolejne rzeczy, które wpadały jej pod rękę i rzucała nimi w napastnika. Rozbijały się kolejne szklanki, wazony, talerze. Pomocy! Pomocy! Leżąc tak na ziemi, przyciskając dłonie do wciąż krwawiącej rany, rozumiał, że nikt do nich teraz nie przyjdzie. Wybudowali się niedawno, na wymarzonej działce pod lasem i nad jeziorem. Tam, gdzie było cicho i spokojnie, gdzie rano budził ich śpiew ptaków, a do najbliższego sąsiada mieli ponad 100 metrów. Wydawało im się, że to zaleta, ale teraz oznaczało, że nikt nie słyszy ich wołań o pomoc. Joanna wyminęła napastnika i uciekła z salonu. Biegła teraz w stronę drzwi.
Jego serce zabiło szybciej. Pomyślał, że jej się uda, że zdoła uciec z tego przeklętego domu. A kiedy będzie na zewnątrz, to nikt już jej nie zatrzyma. Przynajmniej ona przeżyje. Ale wtedy ich spojrzenia się spotkały. Zwolniła. Stanęła. Wyciągnął rękę w jej stronę. Chciał jej powiedzieć, żeby się nim nie przejmowała. Próbował to krzyknąć. Uciekaj! Nie zrozumiała. Podeszła do niego. Chwyciła za ramię i próbowała podnieść, chociaż był od niej niemal o 30 kg cięższy. Wtedy za jej plecami pojawił się fałszywy policjant. Szarpnął ją za włosy, pociągnął, rzucił na najbliższą ścianę. Chociaż trudno w to uwierzyć, próbowała się bronić. Próbowała zrobić to, co było przecież jego zadaniem. Walczyła o ich życie. Naparła na napastnika z dziką furią. Uderzała go pięściami, wsadzała palce do oczu, kiedy ją chwytał. Gryzła. Ale była słabsza. Była przerażona. A on miał nóż. Pierwszy cios, potem kolejny i jeszcze następne. Jej krew spływała kałużą na podłogę, ale ciągle walczyła. Aż do ostatniej sekundy. Aż do momentu, kiedy jej ciało upadło z głuchym huknięciem na ziemię. Zacisnął zęby. Wbrew bólowi, który palił żywym ogniem jego ciało, czołgał się w jej kierunku. Chciał jej dotknąć. Chciał po raz ostatni poczuć pod palcami miękki dotyk jej skóry. Chciał się pożegnać. Napastnik zastąpił mu drogę. Klęknął naprzeciwko. Dyszał ciężko. Wskazał ostrzem noża na rozbity zegar. Patrz, to jest ta godzina. To jest dokładna godzina twojej śmierci. Jak się z tym czujesz? Wyciągnął słabe ramię. Chwycił za kominiarkę napastnika i pociągnął, zdejmując mu ją z twarzy. Rozumiał, że było to możliwe tylko dlatego, że tamten się nie broni. Chciał, żeby wiedział, kim jest. Ty! Wtedy obaj usłyszeli odgłos otwieranych drzwi tarasowych, a potem dziecięcych stóp wbiegających do środka. Już jestem! Mamo? Tato! Poczuł nagły przypływ sił. Uciekaj! Chłopiec, posłuszny temu instynktowi przeżycia, który u dzieci jest silniejszy, bardziej pierwotny niż u dorosłych, rzucił się do ucieczki. Grzeczny chłopiec, pomyślał. Napastnik przeskoczył nad nim, żeby popędzić za chłopcem, ale zdołał go jeszcze chwycić za stopę. Fałszywy policjant padł jak długi. Napastnik kopnął go w twarz. Puścił jego nogę, bo nie miał już siły. Na jego oczy opadała powoli szkarłatno-czarna zasłona. W uszach słyszał tylko szum, który też robił się coraz cichszy z każdą sekundą. Pomyślał, że jedno mu się udało, że kupił synowi te kilka sekund i może to wystarczyło, żeby uratować mu życie. Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. W rolach głównych Margaret, Karolina Gorczyca, Mateusz Damiecki, Robert Makłowicz, Andrzej Grabowski, Bartosz Gelner, Krystian Pesta. Czyta Krzysztof Czeczot. I co myślisz, Tobiasz? Szał, nie? Redaktor Radia Z, Tobiasz Ornowski, stoi po lewej stronie realizatora i przypatruje się siedzącemu w radiowym studio lektorowi, który odkłada właśnie ostatnią kartkę przygotowanego wcześniej tekstu. No, niezłe. Powiem ci szczerze, ja miałam ciary. Szczególnie tam na końcu, jak się pojawił ten dzieciak. No, jest moc. I to byłby początek? Tak, od tego zaczynamy. I co myślisz? Moim zdaniem to może się udać. To może być naprawdę fajny, mocny projekt. Tobiasz Ornowski przez chwilę tkwi w bezruchu, drapiąc się po policzku, a potem kąciki jego ust unoszą się w lekkim uśmiechu. Masz rację, były ciary i to się może faktycznie udać. Robimy to! O wow, ale tu jest pięknie. No, jest nieźle. Ale kurczę, jak ja bym sobie budował taką chałupę, to walnąłbym ją głębiej w las. Wiesz, żeby ze wszystkich stron były tylko drzewa i nic więcej. Jak w horrorze. Ale głębiej w las to chyba nie można, co? Bo? No, bo tam jest park narodowy. Park, srark.
Trzeba po prostu komuś dać w łapę i się wszystko da załatwić, nie? No, ale tak, chałupa fajna. Po taniości kupiłem. Ale ile tutaj kasy poszło w remont. To głowa mała, malutka, Maciu, pęka. Mówię ci. Ale teraz jest błysk i pełen luksus. Jest BMW w garażu, jest jacuzzi, jest łóżko z francuskim materacem. Francuskim, czaisz? Żaden polski, żaden szwedzki szajs, francuski. Wszystko ręcznie robione w tej samej fabryce, która tam stoi ponad 100 lat. Rozumiesz, takie Ferrari wśród materacy. I mówię poważnie, tyle ten materac kosztował, co nowe Ferrari. No i mówisz, że masz tutaj studio, tak? No, mam. Machnąłem se, żeby lepić muzę w domu. A nie jeździć bez sensu. To może pójdziemy do tego studia i zajmiemy się kawałkiem dla Zetki? A co ci się tak śpieszy? Nie, no mordo, późno jest przecież. Późno? No wiesz, może dla ciebie. Ja mam taki rytm dnia, nie? Przed 16 rzadko wstaję. Szkoda się męczyć, nie? Dopiero po 20 zaczynam żyć, a główka to najlepiej pracuje po 21. Wcześniej to nie ma co do studia wchodzić, laska. Nic z tego nie będzie. To po co się ze mną umawiałeś na 6? Jakiś wspólny, fajny flow złapać, nie? Pogadać, napić się czegoś, coś może wypalić. Wiesz, wyczaić, czy mamy tę wspólną energię. Czy nasze fale się na siebie nakładają? Fale? Mózgowe. A poza tym, wiesz, pomyślałem, że dom ci pokażę, nie? Żebyś się tutaj swobodnie czuła podczas pracy. To jacuzzi. No i materac. Nie, no chyba sobie żartujesz teraz ze mnie. No co ty? Ja do pięknych pań to sama powaga i serce na dłoni. To co? Może najpierw wskoczymy do jacuzzi, wypijemy tam też trochę bąbelków. Czaisz? Bąbelki podczas kąpieli w bąbelkach. No. A potem bardzo dokładnie cię wytrę. Mam świetne ręczniki. Z Włoch je przywiozłem. Z Mediolanu. To pewnie jakieś Ferrari wśród ręczników. Aż tak to nie. Ale drogie były. Boże, co to jest za dramat? A ja co robisz? A na co to wygląda? Zamawiam Ubera. No, ale że jedzenie? Nie no, mordo, samochód zamawiam. Normalny samochód, żeby mnie zawiózł do domu. I później spotkamy się w studio w Warszawie o normalnej godzinie, jak normalni ludzie. No, ale co cię ugryzło? Ale dopiero za 40 minut może tutaj być. To może jednak zostaniesz? Nie no, nie mam mowy. Wychodzę stąd natychmiast. No i gdzie pójdziesz? Wieje, zimno, do lasu? Wilki cię zjedzą. Jakie wilki? Wilków tu nie ma. To łosie. Okej, zaryzykuję. Co jest? Brama jest otwarta, że do drzwi ktoś wali? To twój Uber? Nie, jeszcze nie zamówiłam. Dziwne. Pewnie jakiś ziomek przyszedł, bo chce cię poznać. Czekaj, zaraz odpalimy imprezkę. Nie, mówiłam, ja wychodzę. Już idę. Poczekaj, pogadamy jeszcze. Ej, co jest? Kim pan jest? Gdzie jest Ziemek? Lubię twoje piosenki. Co? Jak to szło? Gdzie jest Ziemek? Proszę się nie zbliżać. Ratunku! Ratunku! A już zaraz po serwisie informacyjnym rozpoczynamy kolejną urodzinową zabawę Radia Z. Tym razem w mocno kryminalnym klimacie. Będzie strasznie, będzie krwawo, będzie dokładnie tak, jak lubicie. Zostańcie z nami. Dziennikarka Radia Z, Edyta, przebiega wzrokiem po ekranie monitora. Marszczy brwi, a później mimowolnie gładzi wytarte klawisze komputerowej klawiatury. Zupełnie jakby to był fortepian, a ona szykowała się do koncertu w finale konkursu Chopinowskiego. A po serwisie informacyjnym rozpoczynamy kolejną urodzinową zabawę Radia Z. Tym razem w kryminalnym klimacie. Będzie strasznie, krwawo, czyli tak jak lubicie. Zostańcie z nami. Chyba lepiej.
Drzwi od pokoju reporterów otwierają się i do środka wsuwa się głowa 30-letniej brunetki w czerwonej bluzie z kapturem. Skończyłaś już swój materiał? Jeśli nic się nie wydarzy w przeciągu następnych 20 minut, to tak. To chodź na kawę. Poczekaj. Mam pytanie. Będzie strasznie krwawo, czyli dokładnie tak, jak lubicie? Czy raczej będzie strasznie krwawo, czyli tak, jak lubicie? No, dla mnie to jedno i to samo. Nie, no, dla mnie nie. Za bardzo się przykładasz. To jest jedno słowo, które zmieniłaś, nie? Przecież nikt nie zauważy. Ja ledwo zauważyłam. Co to w ogóle jest? Zapowiedź tego nowego programu, co robimy z okazji 30-lecia, tego kryminalnego. I pisaniem takich rzeczy zajmują się reporterzy? No, jeśli akurat są na dyżurze i nie mają nic innego do roboty i starają się wykazać w pracy, bo zależy im na podwyżce, to tak. Tak, staraj się tak dalej. Na pewno ktoś to zauważy. Ślij to i idziemy na kawę. Edyta po raz kolejny szybko sprawdza tekst. Upewnia się, że nie ma w nim żadnych błędów i literówek i wreszcie klika przycisk z napisem wyślij. Nie wygląda jednak na zadowoloną. To twój? Łukasz. Tak, Łukasz. To nie odbieraj. Powiesz mu, że byłaś w kiblu. Nie, no wiesz, że nie mogę. No, cześć, kochanie. No, w pracy jestem. No, z kim na dyżurze? No, z nikim, mówiłam ci przecież. To znaczy, jest teraz tutaj Ewelina. Cześć, Łukasz. No szkoda, że dyżury wam się nie pokrywają. Łukasz też pracuje w Zetce. Nie jest dziennikarzem. Zajmuje się realizacją dźwięku. No, okej. To do zobaczenia w domu, pa. Edyta rozłącza się, a później wyrzuca telefon z dala od siebie, jakby parzył ją w rękę. Nie powinnaś pozwolić się tak traktować. Dobra, podobno chciałaś napić się kawy. To idziemy? Wstaje z krzesła. Przeciąga się, żeby rozprostować kości i rozciągnąć wymęczone wielogodzinną pracą przy biurku mięśnie. Wychodzą wspólnie z pokoju reporterów, żeby zaraz znaleźć się w kuchni. Tam, przy stole, zatopiony w lekturze notatek, siedzi ubrany w czarną marynarkę i białą koszulę młody mężczyzna. Wygląda, jakby był lekko po 30. Czarne włosy nosi krótko obcięte. Jego twarz jest pociągła z lekkim, zadbanym zarostem. Szczupły, na jednym przegubie nosi drogi zegarek ze stalową, lśniącą kopertą, na drugim skórzane, modne bransolety. Zdaje się nie zauważać dziennikarek, nawet wtedy, kiedy Ewelina zaczyna demonstracyjnie głośno stukać naczyniami, przesuwając je z jednego miejsca na drugie, niby szukając kubków. Edyta, obserwując koleżankę, która robiła wokół siebie znacznie więcej zamieszania, niż było to wymagane do zrobienia dwóch kaw, uśmiecha się pod nosem. Bo trzeba przecież jeszcze znaleźć mleko i trzasnąć drzwiami do lodówki, kiedy się je wyjmowało. Czy uderzać łyżeczką o brzegi kubka podczas mieszania. Żadna z tych czynności nie zwraca jednak uwagi siedzącego przy stole mężczyzny. Wreszcie kawy są gotowe. A ty gdzie idziesz? Do siebie. Przecież wysłałaś już ten materiał. Siadaj na tyłku i odpocznij trochę. Edyta wie, że nie przekona koleżanki. Szczególnie, że ta już zajmuje miejsce przy stole i siadając bardzo głośno uderza kubkiem o blat. Na tyle mocno, że przy okazji wylała sobie sporo kawy na bluzkę i spodnie. O cholera, karma. Ewelina podrywa się i biegnie po papierowe ręczniki. Zaczyna wycierać ubranie, ale i tak zostają na nim brązowe plamy. Dopiero wtedy mężczyzna je zauważa. Podnosi głowę, a na jego twarzy odmalowuje się szczere zaskoczenie. No cześć. Cześć. Ewelina jestem. Artur. O kurczę, to ty jesteś tym pisarzem, nie? Tak. Edyta, patrz, to jest ten pisarz. Widzę. No, ale się odstawiłeś trochę jak do komunii. A to źle? Nie, no dobrze, ale wiesz, to jest radio. Pracujesz tylko głosem. Ale macie te kamery w studiu, prawda? No niby mamy i idzie transmisja, ale jednak ludzie bardziej słuchają niż oglądają. Pierwszy raz w radio? No nie, miałem wywiady, ale to pierwsza własna audycja. I do tego taka ważna. Wcześniej nic nie prowadziłeś? Nie. Poczekaj, a podcasty kryminalne? No faktycznie. Ale to co innego, bo nagrywałem to w domu, a nie w prawdziwym studio. No i jednak trochę mniejsza publika. Słuchałaś ich? No na pewno słuchała. Ona mafioła na punkcie tych wszystkich zabójstw i morderców. A do tego nagrywa też swój. Naprawdę jaki? Przestań, Ewela. Mordercze fiołki. Znam. Ty to robisz? Świetny jest. No, chciałabym to samo powiedzieć o twoim. 20 minut na zaginięcie Iwony Wieczorek? Serio? Edzia, bądź miła.
Przepraszam, ma kiepski humor dzisiaj. Problemy z zazdrosnym chłopakiem. Zanim Edyta odgryza się koleżance, do kuchni wbiega 40-letnia blondynka. Na policzkach ma rumieńce, jest zdenerwowana. Na widok pisarza podnosi ręce w górę, jakby wznosiła dziękczynne modły. Panie Arturze, tutaj pan jest! Zaraz wchodzimy na antenę, proszę ze mną do studia, szybciutko, szybciutko! Pisarz spogląda na zawieszony na ścianie zegar, a kiedy orientuje się, że wskazówki pokazują prawie 9, podrywa się z miejsca. Pośpiesznie zbiera swoje notatki. Macha dziennikarką na pożegnanie i wybiega za blondynką z kuchni. Fajny facet, no nie? Dobra, możemy już wracać, co? Bo mam jeszcze trochę roboty. Znalazłam go. Był na trzecim piętrze. A co pan tam robił? Myślałem, że nagrywamy tam, gdzie były próby. A nikt panu nie przekazał, że ma przyjść tutaj? Zresztą nieważne. Dobrze, że pan jest. Baliśmy się, że nam się pan zgubił. Przepraszam, zaczytałem się, przygotowując do programu. Czytałem swoje kwestie, a telefon wyciszyłem, żeby nie rozdzwonił się na antenie. Trema? Tak, jakby. Proszę się nie martwić, będzie dobrze. Agę pan już zna, mnie pan zna, a tutaj siedzi Bartek. Bartek będzie pana realizował. Brodaty mężczyzna z dużą nadwagą i koszulką z okładką jednej z płyt Iron Maiden odwraca się do pisarza i lekko kiwa mu głową. Artur robi krok w jego stronę z wyciągniętą ręką. Realizator z wysiłkiem, opierając się o konsoletę, na której świecą się różnymi kolorami przyciski, podnosi się z krzesła. Wyciera dłoń o niebieskie, sztruksowe spodnie i dopiero wtedy ściska dłoń pisarza. Czytałem książki. Dobra. Dziękuję. To zapraszam w takim razie do studia. Ornowski kładzie dłoń na plecach pisarza i delikatnym, ale stanowczym gestem prowadzi go do studia. Wchodzą do pomieszczenia, którego ściany są obite szarą gąbką, która wytłumia niechciane dźwięki. Ale jedną pokrywa sztuczny, intensywnie zielony bluszcz, na którym zawieszone jest logo radia. Urządzamy tutaj mini koncerty i inne takie wydarzenia. To takie nasze studio premium dla specjalnych gości. Tobiasz Ornowski usadza Artura przy drewnianym stole, na którym ustawiono włączony ekran komputera, ale bez stacji roboczej. Leży tam też kilka par potężnych słuchawek oraz stoją oczywiście radiowe mikrofony. Naprzeciwko siebie pisarz ma teraz szybę, przez którą widzi drugie pomieszczenie i siedzącego przy konsolecie realizatora. Usiądź sobie wygodnie. Artur wyjmuje swoje notatki, kładzie przed sobą, a w międzyczasie redaktor przybliża do niego jeden z mikrofonów. Proszę. I wciska w dłonie parę słuchawek. Teraz tak. Na ekran nawet nie patrzysz, nie ma sensu. Wszystkim będzie sterować Bartek. Patrzysz na niego, on ci daje znać, kiedy wchodzisz, kiedy schodzisz, ile masz czasu. To profesjonalista, zęby zjadł na realizacji najdzikszych audycji. Przeprowadzi cię przez to bezpiecznie, tak jak przedszkolanka przeprowadza dzieci przez ulicę, okej? Okej. No, widzę, że się denerwujesz, ale wyluzuj, chłopie. Za 5 minut zapomnisz, że jesteś na antenie. Widziałem cię na próbach, byłeś świetny. Wtedy nie mówiłem do milionów słuchaczy. Mała różnica, wtedy siedziałeś w studio, teraz siedzisz w studio. Nic się dla ciebie nie zmieniło. Na tym się skup. Robił pan to kiedyś? Czy prowadziłem audycję na żywo? No. Chłopaku, rozmawiasz z weteranem. Pracuję w Zetce od lat 90. Czego ja nie robiłem? Newsy, serwisy, wejścia na żywo, pasma popołudnie, poranne, wieczorne, audycje autorskie, korespondencje z Jugosławii, Czeczenii, Iraku. Na każdą wojnę jeździłem, dopóki żona mi nie zabroniła. No wtedy przestałem. No, ale jak widać, niewiele to pomogło. Dlaczego? Bo i tak się ze mną rozwiodła. Przykro mi. O, moja wina. Powinienem posłuchać jej wcześniej. Na nasze problemy nałożyło się potem moje PTSD. No, ale nie jesteśmy, żeby tu gadać o mnie, ale żeby zrobić rewelacyjną audycję. Jesteś gotowy? Tak. To zakładaj słuchawki i patrz na Bartka. Ornowski klepie serdecznie Artura w plecy i wychodzi ze studia. Jak? Nie wiem, jest mega spięty. Boję się, że zaraz się zesra z tego stresu. Daj spokój! Nie takie rzeczy się na wojnie widziało. Nie jesteśmy na wojnie. No właśnie, tutaj jest gorzej. Kobieta daje mu żartobliwego kuksańca w bok. Mężczyzna przesadnie syczy z bólu, bo cios nie jest tak mocny. Już otwiera usta, żeby jakoś zaprotestować przeciwko takiemu traktowaniu, kiedy realizator daje im znać, żeby byli cicho. Naciska jakiś przycisk i rozlega się czołówka rozpoczynającego się programu. Artur, zaczynasz. Redaktor zakłada ręce i zbliża się do szyby oddzielającej studio nagraniowe od realizatorki. Po drugiej stronie Artur przełka ślinę i zagląda w notatki. Patrzy też na mikrofon, jakby chciał się upewnić, że wszystko ciągle jest na swoim miejscu. I zaczyna. Dzień dobry państwu, a raczej dobry wieczór. Witam w Zetce na Tropie, czyli nowym programie Radio Z.
Ja nazywam się Artur. Możecie mnie znać z mojego podcastu, możecie mnie znać z moich książek, przede wszystkim z bestsellerowego cyklu o profilerze Bergu. Ale pojawiłem się dzisiaj tutaj nie po to, żeby opowiadać wam o kolejnych krwawych zbrodniach, nie po to, żeby opowiadać wam o moich książkach, ale po to, żeby wspólnie z wami napisać kryminał. Dokładnie. Wspólnie stworzymy historię, którą później Radio Z wyda w formie książkowej. A później? Kto wie? Hollywood czeka. Będzie strasznie, będzie krwawo, będzie tak, jak lubicie. Chyba dobrze mu idzie. Ornowski kiwa głową. W tej samej chwili zapala się lampka przy telefonie stacjonarnym realizatora. Bartek zaskoczony podnosi słuchawkę, przez moment przyciska ją do ucha, a potem, coraz bardziej zdziwiony, marszczy brwi. Wreszcie zasłania głośnik dłonią i odwraca się do Tobiasza. Tobi. Co jest? Bo dzwoni Megi. Jaka Megi? No, Megi, piosenkarka. Okej, a czego chce? Bo niby słucha naszego programu i chce w nim wystąpić teraz, bo była z kimś umówiona i jest wielką fanką kryminału. I w ogóle mocno chaotycznie mówi. Chodzi o to, żeby wejść na antenę. Ornowski zerka na asystentkę. Ta kręci przecząco głową, dając do zrozumienia, że nic o tym nie wie. Pewnie ktoś z marketingu wpakował nas na minę, na coś się z nią umówił, a nam nie przekazał. No ale w sumie lubimy ją, prawda? I pisze dla nas piosenkę na 30-lecie. Ona? Dobra, to w takim razie wpuść ją na antenę. Bartek odkłada słuchawkę. Potem nachyla się do mikrofonu i mówi do niego kilka słów. Ale szanowni państwo, zanim dokończę tłumaczyć zasady naszej zabawy, dostałem informację, że mamy już pierwszy telefon. Pierwszego gościa. A jest to Megi. Nie wiedziałem, że jest aż taką fanką zbrodni, ale hej, cześć Megi. Z czym do nas dzwonisz? O Boże. Musicie mnie wysłuchać. On chce mnie zabić, rozumiecie? Jakiś facet mnie porwał i chce mnie zabić, jeśli mnie nie wysłuchacie. Artur, przygotowując się do prowadzenia tej audycji, słuchał radia właściwie niemal non-stop. Nie tylko Zetki, ale również innych konkurencyjnych stacji. Chciał zrozumieć to medium. Podpatrzeć, a właściwie podsłuchać, jak obecnie się je robi. Wiedział więc, że współczesne radio jest to dosłownie wypełnione dźwiękami, które wylewają się gęstą, kolorową falą z głośników. I dlatego to, co w tym momencie odbierali słuchacze Radia Z, było tak niezwykłe. Kilka sekund absolutnej ciszy. Artur szuka pomocy po drugiej stronie szyby, w realizatorce. Wszyscy znajdujący się tam ludzie są równie zszokowani co on. Poruszają ustami, zadają sobie nawzajem jakieś pytania, ale żaden z nich nie patrzy na pisarza. Mężczyzna wie jednak, że musi coś zrobić. Te kilka sekund było darem od losu na zebranie myśli i odzyskanie zimnej krwi, ale nie może trwać wiecznie. Cisza jest najgorszą rzeczą, która może zdarzyć się w radio. Chrząka, czując, że gardło ma suche jak pieprz. Mimowolnie chwyta się blatu stołu, jakby bał się, że jakiś nagły podmuch wiatru rzuci nim o ścianę. A potem zbliża twarz do siatki osłaniającej radiowy mikrofon, mając nadzieję, że jego głos będzie brzmiał chłodno, profesjonalnie i stanowczo. Zostałaś porwana? Od razu karci się w myślach. Co za idiotyczne pytanie. Przecież przed chwilą sama to powiedziała. Zamiast wydobyć od niej jakieś nowe informacje, pchnąć akcję naprzód, po prostu po niej powtarza. Tak. Przez kogo? Nie wiem. Nie wiem, kim jest ten człowiek. On stoi tutaj i patrzy teraz na mnie. Ma maskę na twarzy. Taką maskę z budzikiem. Budzikiem? Takim zegarkiem zabawkowym, jak z kreskówki. Boże. Megi, odetchnij głęboko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Sam się dziwi, że jego głos jest taki spokojny. Mówi bowiem w równej mierze tak do niej, jak do siebie. Ma wrażenie, że całe studio wiruje. Skupia wzrok na logo Zetki zawieszonym na ścianie studia. Lepiej? Kolejne idiotyczne pytanie. Dziewczyna nie przewróciła się na rolkach, nie bolała ją głowa, ale została porwana. Ale co miał innego powiedzieć? Może i napisał kilka kryminałów. Może nagrał dziesiątki podcastów na temat najbardziej brutalnych i wstrząsających spraw kryminalnych. Ale żadna z tych rzeczy nie nauczyła go, jak postąpić w takiej sytuacji. Nie wiem, chyba tak. Czy ten człowiek, który cię porwał, jest sam? Tak, chyba. Tak mi się wydaje. Jest razem z tobą? Tak. Stoi tuż obok, patrzy na mnie teraz.
bardzo się boję. Ja tak bardzo błagam, błagam was, niech też mnie uratuje, błagam. Zadzwońcie po policję. Maggie, skup się. Czego chce ten mężczyzna? Dlaczego do nas dzwonisz? Znowu kilka sekund ciszy. Tak gwałtownej i niespodziewanej, że Artur był pewien, że piosenkarka się rozłączyła. Ale nie. Krótki, urwany oddech świadczy o tym, że ciągle tam była. On powiedział, że jeśli chcecie usłyszeć historię, to opowie wam historię. I będzie dzwonić codziennie i opowiadać kawałek po kawałku. Tak? On powiedział, że moje życie zależy od tego, co zrobicie z tymi kawałkami. My? Tak. Radio Z. Słuchacze. Ale co mamy z nimi zrobić? Nie wiem. Powiedział, że najpierw macie ich wysłuchać. A jak je wysłuchacie, jeśli będziecie dość uważni, jeśli będziecie dość dobrzy, to już sami będziecie wiedzieć, co zrobić. I powiedział jeszcze... Co takiego? Że jeżeli nie pozwolicie mu opowiedzieć swojej historii, to mnie zabije. Edyta idzie z Eweliną radiowymi korytarzami. W dłoni trzyma kubek, gdzie jeszcze było sporo kawy. Chciała jednak już wracać do pracy. Ewelina najpierw oponowała, ale szybko do niej dotarło, że nie przekona upartej koleżanki. Fajny ten facet. Ten pisarz. Całkiem do rzeczy. Może. Nie wiem. Nie zwróciłam uwagi. Ewelina rzuca jej rozbawione spojrzenie, a potem uśmiecha się złośliwie. Pasujecie do siebie. Słuchaj, co ty sobie dolałaś do tej kawy, co? Wódeczki czy od razu poszłaś na tapsy? Pomyśl tylko. Ty robisz podcasty kryminalne, on robi podcasty kryminalne, macie wspólne hobby. Tematy do rozmowy nigdy by wam się nie skończyły. Ja już widzę, jak spacerujecie pod rękę po łazienkach i rozmawiacie o zbrodniach Kuby Rozpruwacza. Albo o tej małej mic, wiesz której? No, Joe Bennett Ramsey. O, no właśnie. Wiesz co, tobie chyba na mózg padło. Udaru dostałaś. Powiedziałabym, że od nadmiaru pracy, ale powiedzmy sobie szczerze, że ty się tutaj nie przemęczasz. Wiesz, że mam rację. To by miało więcej sensu niż ty i Łukasz. Nawet tak nie mów. Edyta rozgląda się na boki, jakby bała się, że ktoś ich podsłuchuje. Ale nie. O tej porze na szczęście radiowy korytarz był pusty. A już na pewno nie mów tak przy Łukaszu. Edzia... Pa. Do następnej kawy. Otwiera drzwi od pokoju reporterów i wchodzi do środka. Wie, że to paniczna i pozbawiona jakiejkolwiek godności ucieczka. I że później Ewelina będzie się z tego powodu z niej nabijać. Domyśla się, że koleżanka w ten sposób stara się jej pomóc. Wielokrotnie dawała Edycie do zrozumienia, co sądzi o jej związku z Łukaszem. Że nie ma przyszłości. I o samym zachowaniu jej partnera. Że to nic dobrego. I że według niej Edyta już dawno powinna wyrzucić go za drzwi i zmienić zamki. A kiedy nie pomagały dobre rady i szczere rozmowy przy winie, przerzucała się na złośliwe docinki. Co nie zmieniało faktu, że w takich chwilach Edyta uważała Ewelinę za zwykłą zozę. Uznaje, że zachowaniem koleżanki i obawami o to, czy ta nie palnie czegoś głupiego przy Łukaszu, będzie się jednak martwić później. Teraz miała trochę spokoju, żeby zająć się materiałami, które szykowała na jutro. Krótki reportaż na temat rapera Ziemka, który zgodził się nagrać kawałek na urodziny Zetki. SMS. Jej ręka sama wędruje po telefon, ale zatrzymuje się w połowie drogi. Ma nadzieję, że to nie jest wiadomość od Łukasza. W tej chwili wolałaby, żeby to było cokolwiek innego. Alert bezpieczeństwa RCB, oferta od operatora, a nawet wiadomość od jakiejś firmy, która próbuje jej wcisnąć fotowoltaikę. Ale oczywiście to jest Łukasz. Co u ciebie? Pisze. Edyta wie, że wcale nie interesuje go odpowiedź na to pytanie. Rozmawiali przecież ledwo przed kilkoma minutami. To był sposób, w jaki ją kontroluje. Pewnie teraz siedzi z zegarkiem w ręku i sprawdza, ile sekund minie, zanim mu odpisze i czy zmieści się w jakimś arbitralnie wybranym przez niego okienku czasowym. Czuje wstręty do siebie samej, bo zamierza mu odpowiedzieć najszybciej, jak to możliwe. O Boże... Musicie mnie wysłuchać. Musicie mnie wysłuchać. On chce mnie zabić, rozumiecie? Jakiś facet mnie porwał i chce mnie zabić. Jeśli mnie nie wysłuchacie. Podrywa się z krzesła i wbija wzrok w zawieszony pod ścianą głośnik, z którego non-stop leci Radio Z. Zostałaś porwana? Ty też to słyszysz? Edyta wybiega z newsroomu i pędzi w stronę windy. Zjeżdża na parter. Tam, gdzie jest studio, z którego nadaje program Artur.
A to jest naprawdę, czy to jest jakaś akcja marketingowa, Agnieszka? Nie mam pojęcia. Nikt mi nic nie mówił. Na mnie nie patrz, ja tu jestem od przyciskania guzików. A skąd ona dzwoni? No z telefonu. No wiem, że z telefonu, ale skąd? Z Warszawy, z Łodzi, z Koziej Wólki. No skąd mam wiedzieć, Tobi? To jest konsoleta, a nie sprzęt służb specjalnych. No mogę ją podgłośnić, ale nie namierzyć. Agnieszka? Marketing też nic nie wie. Ornowski chwyta się za głowę. Dobra, to jest niewątpliwie kryzys. Ale był przecież już w gorszych sytuacjach. Jak wtedy w Iraku, kiedy wpadli w zasadzkę. Siedzieli wtedy przez pół godziny, kuląc się nad rozwalonym samochodem, bojąc się nawet wychylić, żeby nie oberwać odkryjącego się gdzieś w oddali snajpera. Po 30 minutach pojawili się Amerykanie i wydostali ich z tej pułapki. Przez ten czas Ornowski zdążył 4 razy pożegnać się z życiem i 3 razy obiecać sobie, że już nigdy nie pojedzie na żadną wojnę. Obietnicę tę oczywiście złamał. Teraz jest w bezpiecznym studio, w bezpiecznej Warszawie i nikt do niego nie strzela. Da sobie radę. Bartek, czyli nie jesteś w stanie ustalić, skąd dzwoni, tak? Mówiłem, to jest konsoleta, a nie... Sprzęt służb specjalnych, wiem, widzę, ale... Szepnij do słuchawki Arturowi, żeby trzymał ją na antenie najdłużej jak może. Niech wydobędzie z niej maksimum informacji. Chyba właśnie to robi. Świetnie. Czy w takim razie powinienem i tak mu powiedzieć? Redaktor spogląda na siedzącego po drugiej stronie szyby pisarza. Artur nie jest dziennikarzem. Z tego, co Ornowski wiedział, nie odbył żadnego szkolenia z postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zresztą, dlaczego miałby? Do tej pory siedział bezpiecznie zakopany w świecie może i makabrycznych, ale jednak wymyślonych historii. O dziwo, daje sobie radę. Jakby instynktownie wiedział, co powinien w takiej sytuacji zrobić. Nie, póki mu idzie, to nic nie mów. Ale monitoruj go i podpowiedz mu coś, jak straci wątek. Dobra. Agnieszka! Tak? Zadzwoń proszę do tej Megi. Drzwi do studia otwierają się i do środka wpada młoda dziewczyna. Ornowski ją kojarzy. Była jedną z reporterek, rzadko wpuszczaną na antenę. Krótko u nich pracowała. Pół roku, może rok, nazywała się Ewa, Edyta, Ewelina, jakoś tak. Zresztą, nieważne. Ornowski w pierwszej chwili chce jej kazać spadać z realizatorki, ale rezygnuje, bo dziewczyna miała dość rozumu, żeby nic nie mówić i usunąć się na bok. Uznaje, że dopóki nie będzie przeszkadzać, to może zostać. Kto wie, może potem przyda się jeszcze jeden świadek tej chorej sytuacji. Nie odbiera. To zadzwoń do jej managementu, jak to jest jakiś chory kawał. Sama wyrwę nogi z tyłka Megi i każdemu, kto w tym maczał palce. Dziękuję. Ktoś wie, gdzie ona mieszka? A po co? No nie wiem, no po co, żeby sprawdzić, czy nie siedzi sobie teraz bezpiecznie w domu, popija winko i śmieje się, jaki świetny numer nam wycięła. Nie wiem, gdzie mieszka, ale wiem, gdzie powinna być. Gdzie? U tego rapera Ziemka. W jego chacie pod Campinosem. Chwalił mi się, że będą razem nagrywali piosenkę dzisiaj wieczorem. Zresztą to ma być jakiś numer dla nas, na jubileusz. Dlatego też z nim gadałam. No wysłaliście mnie tam, żebym zrobiła z nim kilka dźwięków do audycji kulturalnej. To wiesz, Ornowski szturcha asystentkę. Ta zasłania głośnik komórki otwartą dłonią. To prawda. Mieli dla nas nagrywać piosenkę, ale nie wiem, czy na pewno dzisiaj. Na pewno. I ty wiesz, gdzie to jest? Tak. No to jedź tam. Agnieszka? Tak. A ty dzwoń do tego Ziomka. Ziemka. Ziomka. Ziemka. Ziemka, Ziomka, mam to gdzieś, dzwoń do niego. To brzmi jak coś, co mógł wymyślić jakiś zjarany hip-hopowiec. Ja biorę policję na siebie. Musimy jak najszybciej się z nim skontaktować. Ej, ty, potrzebujesz na taksówkę? Mam samochód. To jedź. A, jeszcze jedno. Tak? Ornowski waha się. To wygląda na kawał. Nie wie, kto go wymyślił, nie wie, kto jest za niego odpowiedzialny, ale to jest chyba jakiś głupi żart. To musi być żart. Albo jakaś jego część. Boi się jednak, że wcale tak nie jest. Uważaj na siebie. Megi patrzy jak zahipnotyzowana na telefon leżący na wyciągniętej dłoni tamtego człowieka. Dłoni schowanej w czarnej, skórzanej rękawiczce. Stary aparat. Pewnie więcej niż 10-letni. Z popękanym wyświetlaczem i brudną obudową. Wątpi, żeby dało się na nim zrobić coś więcej niż zadzwonić czy wysłać SMS-a. Pewnie trudno odpalić na nim najprostszą przeglądarkę, już nie wspominając o Instagramie czy przygotowaniu filmików na TikToka. Nie, żeby teraz to był jej największy problem, ale pozwala swoim myślom odpłynąć w tę stronę, bo wszystko jest lepsze, nawet takie głupoty, niż zastanawianie się nad tym, co się właśnie dzieje. I woli oglądanie z każdej strony tego telekomunikacyjnego zabytku, niż patrzenie na człowieka, który ją porwał. To wszystko wydarzyło się tak szybko.
Najpierw Ziemek otworzył drzwi od budzącego Ciarki domu, do którego zaprosił ją tylko po to, żeby spróbować ją przelecieć. Od początku przeczuwała, że przyjazd tam to zły pomysł. Ale mieli już obsuwę w nagrywaniu tej piosenki. Jej menadżerka naciskała i powtarzała, jaki to prestiżowy projekt i jak bardzo Zetce zależy, więc w końcu uległa i wybrała się pod ten Campinos. Znowu odlatuje. Znowu jej się wszystko miesza. Ziemek poszedł otworzyć drzwi. Potem usłyszała, jak się z kimś szamocze, a później kroki. Tylko zamiast rapera w salonie jego domu pojawił się ten człowiek. Dziwny. Jakoś tak koślawo zbudowany facet. Jak ktoś, kto ani razu nie wyciskał sztangi, ale przez całe życie przynosił ciężary. A może tak się jej skojarzył, bo miał na sobie niebieski roboczy kombinezon. A na twarzy... Nie. Do twarzy jeszcze wróci. Teraz nawet nie potrafiła o tym pomyśleć. Przypomniała sobie natomiast jego głos. Lubię twoje piosenki. O, fan, jak miło. Taka głupia myśl naprawdę pojawiła się w jej głowie. Ale tylko na moment. Zaraz zgasła jak iskra. Bo przecież wiedziała, że to żaden fan i że dzieje się coś złego. Zaczęła uciekać. Popędziła na tył domu, próbując przewrócić każdy mebel, który mijała, bo przecież tak zawsze robili na filmach. On pobiegł za nią. Był zaskakująco szybki jak na takiego koślawego człowieka. Udało jej się dotrzeć do drzwi tarasowych. Otworzyła je szeroko. Uderzyło w nią chłodne, wieczorne powietrze. Przed sobą widziała groźny, czarny gąszcz Campinoskiej puszczy. Ale wiedziała, że jeśli uda jej się tam dotrzeć, to będzie bezpieczna. Skoczyła do przodu, ale w tej samej sekundzie poczuła, jak mężczyzna chwyta ją w pół. Przytrzymuje, a potem wbija jej strzykawkę w ramię. Szamotali się jeszcze przez chwilę, ale słabła z każdą sekundą. Później mięśnie odmówiły jej posłuszeństwa, przed oczami zrobiło się ciemno, a potem obudziła się tutaj. A ten mężczyzna, na którego teraz bała się nawet spojrzeć, wytłumaczył jej, co ma zrobić. Siedzi na niewygodnym krześle. Nogi ma wolne, ale ręce z tyłu związane plastikową trytytką, która teraz boleśnie wbija się w jej nadgarstki. Kończy wypowiadać swoją kwestię. Potem rozlega się głos prowadzącego audycję. Jest w takim stanie, że nie potrafi zrozumieć nawet pojedynczych słów. Wypowiadane przez niego zdania zmieniły się w bezkształtny strumień dźwięków. Tymczasem mężczyzna nachyla się w jej stronę. Jej nozdrza atakuje jego zapach. Ostra woń potu i taniego dezodorantu, którym spryskał się zdecydowanie zbyt obficie. Już lepiej by zrobił, gdyby zamiast tego użył zwykłego prysznica i kawałka mydła. Bardzo dobrze sobie poradziłaś. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. No, ale miałaś zrobić jeszcze jedną rzecz. Pamiętasz? O to cię prosiłem. Maggie kiwa głową i przy tej czynności mimowolnie podnosi wzrok. Wtedy ją widzi. Maskę. Maskę, która przedstawia szeroko uśmiechnięty, kolorowy budzik. Zasłania całą jego twarz, także widzi tylko zimne, ciemne oczy. Zrób to! Dziewczyna bierze głęboki wdech. Czuje, jak do oczu zaczynają napływać jej łzy. Do tej pory się jakoś trzymała, ale teraz ten człowiek każe zrobić jej coś złego. Coś naprawdę złego. Na koniec. Na koniec? Co na koniec? Na koniec chciałabym zaśpiewać piosenkę. Nie uważa kuchni za serce domu. Co więcej, każdy, kto tak twierdzi, jest dla niego głupcem. Ona jest czymś ważniejszym. Jego duszą. Przecież z jakiegoś powodu każda impreza de facto kończy się właśnie w kuchni. To tutaj odbywają się najważniejsze rozmowy. To w kuchni najlepiej się myśli. To tutaj rozpoczyna się każdy dzień. Jedzenie jest jedyną intymną czynnością, którą wykonujemy publicznie. A przygotowanie posiłku dla siebie lub drugiej osoby było nie tylko prostym procesem karmienia, ale przekazaniem całego skomplikowanego komunikatu. Jeśli dawaliśmy sobie lub komuś innemu byle co, to takie właśnie mieliśmy podejście do tej osoby. Z kolei posiłek, na którego przygotowanie poświęciliśmy czas i wysiłek, potrafi być wyrazem uczuć głębszych niż tylko szacunek.
Dlatego kiedy Maciej Łoś przygotowywał drugie śniadanie do szkoły dla swoich synów, wkładał w to całe swoje serce. Co im robisz? Nie słyszy, kiedy wchodzi. Jej kroki zagłuszyły dźwięki radia, które grało w kącie, ale którego właściwie nie słuchał. Lubił po prostu ten szum w tle. Bento, rybko. Ale co w tym bento? Nie czekając na odpowiedź, podchodzi do niego i zagląda mu przez ramię. Misie panda wykonane z ryżu i liści alg. Bardzo ładne. Naleśniki, rzodkiewki, chyba widzę trochę brokuła i to jest... Wołowina, gyu, taki. Chociaż wołowina po japońsku to gyu, wagyu. Więc powinienem po prostu powiedzieć wołowina tataki. Nauczyłeś się tego w Japonii? Aha. W programie, gdzie biegałem po lesie samobójców i zatrudniłem się na japońskim kutrze, żeby łowić tuńczyka. Wygląda pysznie. Ale oczywiście zdajesz sobie sprawę, że natychmiast zamienią się z jakimś kolegą na paczkę chipsów i kanapkę z żółtym serem. Przynajmniej ktoś tam zje coś zdrowego. Napisali organizatorzy tej akcji charytatywnej. Której, Zuza? No tej, w której masz gotować na rzecz ukraińskich dzieciaków. Pamiętasz? Razem z tymi dwiema kucharkami z Mariupola. A, pamiętam już, rybko. A co chcieli? Pytają, czy nie będzie ci przeszkadzać, że będzie tam telewizja. A dlaczego miałoby mi przeszkadzać? To od początku nie miało być robione dla jakiejś TV? No nie. Tam jakiś portal był w to włączony. Ale potem... Poczekaj. Zaraz ci to sprawdzę. Zuzanna zabiera się do sprawdzenia korespondencji mailowej. On zamyka pudełka od bento i zaczyna sprzątać. Starannie wyciera drewniany blat. Jest przepiękny, dlatego tak bardzo o niego dba. W przeciwieństwie do reszty rodziny. Plamy po napojach, resztki jedzenia i najgorsze ze wszystkiego, rozlana woda, były codziennością. To Radio Z? Tak, a co? Możesz podgłośnić? Koleżanka właśnie do mnie pisze, żebym posłuchała, bo tam się dzieje coś dziwnego. Sięga po leżący nieopodal pilot i spełnia prośbę żony. Na koniec. Na koniec? Co na koniec? Na koniec chciałabym zaśpiewać piosenkę. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać budzik bezlitosny. Nim opadnie cios ostatni, niech odetchnie, niech odpocznie. Kolejne już rany zadane. Biedny słaniasz się i opadasz sił. Z jego opięć wyrwany byłeś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym w noc czerwcową taki pośpiech. Maciek, strasznie pobladłeś. Maciek, wszystko w porządku? Mocno naciska pedał hamulca. Samochód za nią trąbi, a potem wymija ją z lewej strony. Kierowca tamtego wozu specjalnie zwalnia, żeby dobrze się jej przyjrzeć i rzucić kilkoma obelgami w jej stronę. Edyta okna ma zamknięte, więc nic nie słyszy. Jedź. Ale same jego gesty wystarczą, żeby zrozumieć, co chce jej przekazać. Spadaj, głąbie! Czy to był ten skręt? Żałuję, że nie włączyła GPS-a, ale była pewna, że trafi na pamięć. W nocy jednak ta podwarszawska miejscowość wygląda zupełnie inaczej niż za dnia. Chyba jednak tutaj. Rzuca kierunkowskaz i jedzie wąską uliczką, oświetloną tylko kilkoma ulicznymi lampami. Nachylona nad kierownicą patrzy na domy, to po jednej, to po drugiej stronie, szukając tego właściwego. W pierwszej chwili nie chce odbierać. Myśli, że to ktoś od niej z roboty i że chcą jej powiedzieć, że skontaktowali się już z piosenkarką, wyjaśnili sobie całe nieporozumienie i Edyta ma wracać do redakcji. Tymczasem to, co się teraz działo, jest najbardziej ekscytującą rzeczą, jaka się przydarzyła w jej życiu od paru miesięcy. Tak sobie wyobrażała prawdziwe dziennikarstwo. Rozumie, że jest nowa. Rozumie, że zanim dostanie poważny temat, musi odbębnić swoje, robiąc nudne zlecenia, których nikt inny nie chce wziąć, ale jej zdaniem trwa to zdecydowanie za długo. W końcu ma szansę się wykazać. Ale odbiera. Bo co innego ma zrobić? Czemu nie macie w radiu? Głos partnera sprawia, że kuli się, jakby ktoś właśnie w nią rzucił kamieniem. Dopiero po sekundzie dociera do niej, co powiedział. To pytanie sprawia, że aż pieszy ją ze złości. Skąd wiesz, że mnie tam nie ma? Nie zmieniaj tematu. Nie, to ty odpowiedz mi na pytanie. Skąd wiesz, że nie ma mnie na Żurawie? A ty czemu jedziesz do Kampinosu? Dokładnie wie, gdzie jest.
Śledził ją? Zerka w tylne lusterko, ale nikogo za sobą nie zauważa. Zresztą nie. To byłoby niemożliwe. Nie mieli drugiego samochodu. Poza tym, jakby to miało wyglądać? Siedziałby przez całą noc pod budynkiem radia i pilnował wyjścia na wypadek, gdyby... No właśnie, gdyby co? Co się roiło w tej jego głowie? Co niby miałaby zrobić? Ty zainstalowałeś mi jakiegoś szpiega w telefonie? Śledzisz mnie? Ty nagrywasz moje rozmowy? Nie nagrywam twoich rozmów. Po prostu chcę wiedzieć, gdzie jesteś. Szczególnie, że nie odpisujesz na moje SMS-y. Faktycznie. Nie odpisała mu. Zapomniała. Ale co z tego? To był aż tak wielki grzech, a poza tym... Nie. Nie. Znowu to sama sobie robiła. Zaczynała przyjmować jego punkt widzenia. Jeszcze trochę i będzie mu się tłumaczyć. Nie masz prawa mnie szpiegować, rozumiesz? Nie masz prawa. Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć, gdzie jedziesz? Wal się! Rozłącza się, a potem zjeżdża na bok i się zatrzymuje. Rzuca telefon na siedzenie obok. Nie zwraca już uwagi na jego agresywny dzwonek. Zwiesza tylko głowę i szlocha cicho. Trwa to jednak najwyżej minutę. Przypomina sobie, po co tutaj przyjechała. Ociera łzy i podnosi wzrok. Aż mruga kilka razy zdumiona. Zaparkowała tuż przed domem Ziemka. Dotarła na miejsce. Edyta wychodzi z samochodu, trzaskając drzwiami. Po dwóch krokach zawraca, żeby jednak zabrać telefon. Jest wściekła na Łukasza i jej złość w jakiś sposób spada też na komórkę. Jedna jej część chce więc schować się w schowku na rękawiczki i o niej zapomnieć. Natomiast druga gryzie i warczy. Podsuwa przed oczy kolejne scenariusze, kto i w jakiej ważnej sprawie mógłby do niej zadzwonić w środku nocy. A do tego przypomina, że teraz bez smartfona to jak bez ręki. A poza tym ktoś mógłby coś fajnego wrzucić na Insta, a ona by o tym nie wiedziała. No i ta druga część wygrywa. Zirytowana na samą siebie wsadza telefon do kieszeni spodni. Oczywiście od razu zaczął ją gnieść, bo projektanci kobiecych spodni jeszcze nie wymyślili, że mogłyby mieć one normalne kieszenie, a nie jakieś popierdółki. Za małe i za ciasne, gdzie ledwo się mieści bilet komunikacji miejskiej. Edyta podchodzi do bramy wyjściowej. Pomiędzy metalowymi prętami furtki dostrzega dom Ziemka. Jest to dość spory budynek, wybudowany z drewnianych bali. Wygląda trochę, jakby przeniesiono go tutaj z Zakopanego. W środku pali się światło, więc chyba ktoś tam jest. Dzwoni domofonem, a potem odsuwa się o krok, żeby znaleźć się w obiektywie zawieszonej nieopodal kamery. Nikt nie odbiera. Nikt się nie odzywa. Edyta odskakuje przerażona, a potem coś spada prosto na jej głowę. Coś ciężkiego, ciemnego i futrzastego i przyjemnego w dotyku? Chwyta to coś w obie ręce, odsuwa od siebie i patrzy teraz prosto w parę pięknych, zielonych, kocich oczu. Zwierzak próbuje się jej wyrwać, macha pazurami, ale po kilku sekundach rezygnuje. Zwisa teraz bezwładnie. Tylko dzikie pulsowanie jego serca świadczy o tym, jak bardzo jest zdenerwowany. Ostrożnie odkłada zwierzę na ziemię. Kot ucieka, zmieniając się w ciemną smugę. Spokój się, co cię tak wystraszyło? Ciągle nikt jej nie otwiera. Co dalej? Zastanawia się. Powrót do stacji nie wchodzi w rachubę. Bo co miałaby im powiedzieć? Że poddała się przy pierwszej przeszkodzie? To nie wchodzi w rachubę. Czuje, że to jest jej szansa na to, żeby wreszcie zasłużyć na poważniejsze traktowanie. Spogląda w ciemne oko kamery. Okej, wejdę teraz do środka, dobra? Nie włamuję się. Po prostu chcę sprawdzić, czy wszystko u was okej. Nie jest pewna, czy ktokolwiek ją usłyszał. Nie wie nawet, czy kamera łapie dźwięk. Ale ma nadzieję, że jakby co, nagranie będzie mogło służyć jako podkładka, że miała dobre intencje. Chwyta za metalowe pręty. Podskakuje i łapie się górnej krawędzi. Znajduje oparcie dla stóp, podciąga się i przerzuca prawą nogę na drugą stronę. Przez chwilę tak balansuje, a potem zeskakuje, a raczej spada na drugą stronę. Ląduje tyłkiem na ziemi. Myśli, że w dzieciństwie powinna była poświęcić więcej czasu na zabawy na trzepaku. Może teraz lepiej by jej wyszły te akrobacje. Najpierw zamiera, a potem ostrożnie i powoli zerka przez lewe ramię. Już wie, co tak bardzo przestraszyło tego kota. 3 metry za nią, z
stoi pies, a raczej ogromne, przerośnięte bydle z nisko opuszczonym pyskiem, z którego wystają lśniące od spienionej śliny kły. Wszystkie jego mięśnie są napięte. Edyta nagle zdaje sobie sprawę, że szykuje się on do skoku, że jeszcze sekunda, może ułamek i te wielkie zęby zacisną się na jej bladej, delikatnej szyi. I że jeśli chce przeżyć, musi uciekać. Teraz. Podrywa się z ziemi. Nie ma czasu na wymyślenie żadnego planu. Po prostu pędzi przed siebie, a pies za nią. Słyszy uderzenie jego ciężkich łap o ziemię. Jeszcze moment i już będzie ją miał. Skręca gwałtownie, kiedy pies skacze. Uchyla się dosłownie w ostatniej chwili. Zaskoczony pies trafia w pustkę, a potem leci w dół, przewraca się przy lądowaniu i turla po ziemi. Edyta zyskuje kilka sekund. Dobiega do drzewa w ogrodzie, dużego, rozłożystego kasztanowca. Skacze w górę, żeby chwycić się gałęzi na dole. Przez moment wydaje jej się, że źle wymierzyła, że jej nie dosięgnie, ale nie. Czuje korę pod palcami. Zaciska dłonie, podciąga się. Pies skacze za nią, próbuje ją ugryźć, ale tak jakby bez przekonania, jakby wiedział, że już mu umknęła. Edyta wspina się na drzewo. Znajduje miejsce, gdzie może usiąść, nie ryzykując upadku wprost pod paszczę tego wściekłego psa. Dopiero wtedy pozwala sobie na swobodniejszy oddech i zaczyna się zastanawiać, co ma teraz do Diaska zrobić. Nie, 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 to nie był żart, przynajmniej nie z naszej strony. Nie, nic takiego nie planowaliśmy, żadnej takiej akcji. No przecież to jest idiotyzm. Nie bawilibyśmy się w takie rzeczy, a nawet jakbyśmy się bawili, to dalibyśmy wam wcześniej znać, żebyście wiedzieli co i jak. Bartek i Agnieszka starają się schodzić Ornowskiemu z drogi, kiedy ten krąży po realizatorce, jak lew poza małej klatce. Artur, pomimo tego, że audycja już się skończyła, ciągle siedzi w studio. Co pewien czas rzuca tylko pytające spojrzenie znajdującym się po drugiej stronie szyby ludziom, jakby nie był pewien, czy może już wyjść. Redaktor nagle uderza pięścią w ścianę, a potem rzuca swój telefon Bartkowi. Realizator chwyta go w ostatnim momencie. Rzuć to na głośniki, proszę. Ale jak? Nie wiem, bluetoothem, surfem, nie wiem. Błagam, to ty jesteś techniczny, nie ja. Mi zaraz ucho odpadnie, jak będę ciągle przy tym telefonie siedział. Realizator zabiera się do roboty i z głośników zawieszonych pod sufitem płynie męski głos. Halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Coś nam na moment przerwało, panie komisarzu, jakieś zakłócenie chyba. A weźcie mi te zakłócenie i rozdajcie chorym dzieciom. Mam to gdzieś. Mnie interesuje to, że odbieramy kolejne telefony od waszych słuchaczy, którzy zgłaszają nam porwanie jakiejś Megi. No i dlatego natychmiast do was zadzwoniliśmy, żeby was uprzedzić. Tak jak mówiłem, to nie jest nasza wina. To nie jest żadna akcja, żaden kawał, żaden... No, mam nadzieję. Bo jeśli teraz z tego powodu podalarmowy nie dodzwoni nam się człowiek z wypadku samochodowego albo ktoś, kogo właśnie katują pod nocnym klubem, to ich życie wy będziecie mieć na sumieniu, rozumiecie? Tak, oczywiście. No jakoś nie sądzę, bo jestem pewien, że jeśli coś takiego się zdarzy, to pierwsi rozpoczniecie nagonkę, że policjanci dają ciała i zamiast patrolować ulicę, śpią po radiowozach. Tak, panie komisarzu, pan wie, że nigdy czegoś takiego nie zrobiliśmy i nie zrobimy. Zawsze, kiedy trzeba, zachowujemy się odpowiedzialnie i w pełni z wami współpracujemy. To co to było? No, nie mam pojęcia. A kiedy będziesz wiedział, co właściwie wpuszczasz na antenę? No właśnie to ustalamy. No to czekam. No ale wcale nie tak długo, bo cierpliwość nam się kończy. Policjant kończy rozmowę. Ornowski opiera się o konsolety i zaciska zęby, jak ktoś, komu nagle wbija się tysiące igieł w plecy. Trwa tak przez kilkanaście sekund, a potem wskazuje na Artura po drugiej stronie szyby. Co on tam jeszcze robi? Nie wiem. Chyba boi się wyjść. Dobra, to niech siedzi. Policja pewnie będzie chciała go przesłuchać, więc dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, gdzie on jest. Co u tej młodej? Dowiedziała się czegoś? Nie, jeszcze nie dzwoniła. Agnieszka, no to ty zadzwoń do niej! Proszę. Słyszałaś tego gliniarza? Jak zaraz nie wyjaśnimy im, co tu się dzieje, to wejdzie nam do redakcji cały zastęp antyterrorystów. Co? Niby dlaczego? Bo ja znam tego faceta i to kawał złośliwego skurczybyka jest. Prawie spada z drzewa, kiedy telefon w jej kieszeni zaczyna wibrować. Edyta wyjmuje go ostrożnie. Spogląda na wyświetlacz. Praca. Czuje dziwną ulgę, że to nie Łukasz. Ale i tak nie odbiera. Nie może. Nie w momencie, kiedy tkwi na tym drzewie, a pies na dole najwyraźniej dostaje ataku wścieklizny. Do tej pory siedział spokojnie. Jakby wiedział, że Edyta znalazła się w pułapce i jedyne, co musi zrobić, to na nią poczekać. Oszalał, kiedy rozdzwonił się telefon. Cichnie dopiero, kiedy telefon przestaje dzwonić. Edyta wpada na pomysł.
To moment olśnienia, jakby dwie kulki zderzyły się w jej głowie, a rezultatem jest rozwiązanie problemu. Uruchamia alarm w telefonie. Opuszcza się na drzewie najniżej jak może, tak by pozostać poza zasięgiem szczęk zwierzęcia. Pies biega pod drzewem, podskakuje i kłapie zębami, jakby jego ciało nie było napędzane samą siłą mięśni, ale jakimś potężnym mechanicznym silnikiem. Edyta chwyta się jedną ręką gałęzi, drugim ramieniem bierze zamach i rzuca telefon najdalej jak potrafi do przodu. Pies pędzi za hałasującą komórką, a dziennikarka zeskakuje z drzewa. Kiedy tylko jej stopy dotykają ziemi, dociera do niej, jaką głupotę zrobiła. Po pierwsze, straciła komórkę. Ma tam wszystkie swoje kontakty, niezliczoną ilość wiadomości, zdjęć, filmików i apek. Pies pogryzie jej telefon tak, że z dysku twardego zostaną strzępy. Po drugie, rzucanie telefonem jest idiotycznym pomysłem. Mogła po prostu dalej siedzieć na drzewie i zadzwonić po pomoc. Za góra 30-40 minut ktoś by po nią przyjechał. Po trzecie wreszcie, rzuciła telefonem w stronę bramy. Tam pobiegł pies. Czyli ona musi uciekać w drugą stronę, do lasu. Tylko czy tam da radę pokonać ogrodzenie? Pędzi na tył domu. Ucichł alarm w telefonie, co było oznaką, że pies się już zajął jej komórką. Co teraz? Patrzy za siebie i widzi ciemny kształt, który się do niej zbliża w przerażającym tempie. Ile ma do lasu? 20 metrów? Może więcej? Nie, nie da rady. Dopadnie ją, zanim zdąży tam dotrzeć. I wtedy kątem oka zauważa otwarte drzwi tarasowe. Wbiega do domu, zatrzaskuje drzwi jednym ruchem. W samą porę. Pies był tuż za nią. Przez moment w jej głowie pojawia się przerażająca wizja, że ta cienka tafla szkła go nie powstrzyma. Że skoczy do przodu, rozbije ją swoją twardą jak kamień czaszką, a wtedy nie będzie już pomiędzy nimi nic, co mogłoby go powstrzymać. Ale nie. Zatrzymuje się. Chodzi wzdłuż tarasowych drzwi i wścieka się, widząc ją po drugiej stronie. Co teraz? Mogłaby przebiec przez dom. Wtedy od drzwi wejściowych do bramy miałaby około 10 metrów. Jeśli pies zostanie po tej stronie, bez trudu je pokona. A kiedy już znajdzie się na ulicy, poszuka kogoś, kto jej pomoże. Rusza w kierunku drzwi, od strony ulicy. Przechodzi przez salon, ledwo zauważając ślady walki, która się tutaj rozegrała. Liczy się teraz tylko to, żeby wydostać się z tego domu, z tej posiadłości, żeby uciec temu cholernemu psu. Wchodzi do przedpokoju. Potyka się i upada, uderzając się boleśnie kolanami o podłogę. Zauważa go dopiero, kiedy jest tuż, kiedy ich twarze, jej przerażoną, jego zakrwawioną, dzieli ledwo 10 centymetrów. Teraz patrzy wprost w martwe oczy Ziemka. Występują Margaret, Krystian Pesta, Jarosław Boberek, Magdalena Celmer, Mikołaj Trynda, Bogumiła Trzeciakowska, Maciej Czerklański, Kosma Press, Karolina Gorczyca, Mateusz Damięcki, Ewelina Pacyna, Jan Świtlak, Robert Makłowicz, Magdalena Kumorek, Dariusz Odija, Bartosz Gelner, Krzysztof Czeczot. Chcesz wiedzieć, co będzie dalej? Posłuchaj kolejnych odcinków wcześniej w Radio Z od poniedziałku do piątku. Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.